Cześć. Dzisiaj chciałbym pochwalić się moimi komiksowymi zdobyczami z marca. Tym razem nie ma wśród nich niczego od polskich wydawców, a to dlatego, że zamówienie z gildii ciągle jeszcze czeka na skompletowanie i mam nadzieję, że trafi do mnie na początku kwietnia. Zacznę od zakupu z grupy facebookowej. Lucifer Omnibus, tom pierwszy, scenariusz Mike Curry, ilustracje m.in. Peter Gross. Ta seria ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Egmont. W 10 tomach w miękkiej oprawie. Z tego co się orientuję, to nakład części z nich jest już wyczerpany, ale ciągle można je jeszcze dostać na przykład na Allegro. Omnibus zbiera pierwsze 35 zeszytów oryginalnej serii i jeden one-shot zatytułowany Nirvana. Warto zauważyć, że został wydany pod szyldem Sandman Universe Classic. A to dla odróżnienia od najnowszej serii z Lucyferem, wydawanej przez DC, która już w kwietniu ukaże się też w Polsce, nakładem oczywiście Egmontu. Wracając do Omnibusa, ponad 1000 stron, świetna opowieść. Przeczytałem go w dwóch, może trzech podejściach. To jak dla mnie jest naprawdę niezłe tempo. To nie jest Sandman. Ale mimo wszystko to kawał dobrego komiksu i jeżeli nie mieliście jeszcze okazji się z nim zapoznać, to bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że DC zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym roku wyda tom drugi, który zamknie całą opowieść. Numer 2 to mój zakup na Allegro. Absolute Kingdom Come Marka Wade'a i Alexa Rossa. Piękne wydanie. Format Absolute. Box. Skóropodobna oprawa. I powiększony format. I oczywiście ilustracje Alexa Rossa, które prezentują się naprawdę niesamowicie. To był jeden z pierwszych tytułów wydanych w Polsce w serii Mistrzowie Komiksu w 2005 roku, oczywiście nakładem Egmontu. Do dzisiaj nie doczekał się wznowienia i nie mam pojęcia dlaczego. Stare wydanie pojawia się od czasu do czasu na Allegro, ale naprawdę zamiast płacić za nie jakieś kosmiczne pieniądze, to polecam zainwestować w oryginał. Wydanie w miękkiej oprawie to jakieś 70 zł, a zakup nowego wydania w formacie, który teraz Wam pokazuję, no to już niestety 350 zł, ale myślę, że za jakiś czas doczekamy się czegoś pomiędzy. Sam komiks jest godny polecenia niezależnie od formy wydania, chociaż oczywiście jeśli chodzi o ilustrację, no najlepiej prezentuje się w powiększonym formacie. Oryginalnie historia została opublikowana w czterech zeszytach w imprincie Elseworld i pod tym szyldem DC publikowało historie dziejące się poza głównym uniwersum. Nie będę streszczał fabuły. Powiem tylko, że ja zawsze odbierałem ten komiks jako swojego rodzaju polemikę ze strażnikami Alana Moore'a. Przeciwstawienie się bardziej realistycznemu, takiemu mrocznemu podejściu do superbohaterów. Bardzo polecam, piękny, ciekawy komiks. Historia nie ma zbyt skomplikowanej fabuły, ale mimo wszystko udaje się jej poruszyć kilka naprawdę ważnych tematów. Skoro już wywołałem Alana Moore'a, to na Allegro lokalnie znalazłem tę książeczkę, Bill Baker, Alan Moore wywiady, wydawnictwo Milligram, a kosztowała mnie 20 zł, ale widziałem wcześniej aukcję na normalnym Allegro, gdzie sprzedający chcieli ze mną dostać 100-150 zł i patrząc na te ceny byłem przekonany, że to jakaś potężna książka, no ale jednak nie. To naprawdę malutka książeczka, 295 stron, do przeczytania w godzinkę, dwie. Dwa wywiady przeprowadzone z Alanem Moorem, indeks wymienionych w nich osób, bibliografia pisarza. I wiecie, no, Moore, co nie jest zaskoczeniem, jest niezwykle zajmującym rozmówcą. Same wywiady są bardzo dobrze poprowadzone. Dowiadujemy się z nich wielu ciekawych rzeczy, to zarówno o warsztacie scenarzysty, o jego przeprawach z DC Comics, z branżą filmową,
No ale no nie wiem, czy to jest warte 100-150 zł. No to jest do przeczytania w godzinę. No ja prawdopodobnie nigdy już do tego nie wrócę. Mam jeszcze jeden zakup okołokomiksowy. Bill Sienkiewicz, Rewolucja, tom pierwszy. Wydawnictwo Six Foot Press. Powiększony format, nieco mniejszy niż Kingdom Come. Płócienna oprawa. 216 stron na grubym, kredowym papierze. Jest to artbook. Oprócz wstępu Neila Gaimana jest jeszcze wywiad z artystą, dłuższy artykuł poświęcony jego twórczości. No i oczywiście przepiękne, cudowne ilustracje. W tym roku ma się ukazać tom drugi, zamykający publikację tom trzeci w 2021. Album, który teraz pokazuję, to standardowe wydanie, ale jeżeli przypadkiem masz nadmiar gotówki, to możesz pokusić się o zakup edycji limitowanej. Na stronie wydawcy mowa o 1000 numerowanych i podpisanych egzemplarzy, które zawierają dodatkowo 40 oddzielnych szkiców w osobnym etui. Z informacji na stronie sklepu Atom Comics wynika natomiast, że edycja limitowana liczyła jedynie 500 egzemplarzy. Nie wiem, która informacja jest poprawna, ale cena na Atomie to jedyne 1364,99 zł. Dla zainteresowanych w opisie filmu wrzucę link do obu edycji. Ten egzemplarz nabyłem po taniości w Multiversum, ale z tego co widzę, to album nie jest już u nich dostępny. Wracając do komiksów. Jedyny zakup, z którego nie jestem do końca zadowolony. Jared Way, Gabriel Ba, Umbrella Academy z wydawnictwa Dark Horse. Oba komiksy zostały wydane w Polsce przez wydawnictwo Kabłom. W dwóch zeszytach, w miękkich oprawach, ciągle do dostania. Za naprawdę rozsądne pieniądze, ale oczywiście można też kupić edycję limitowaną z etui i dodatkowymi bonusami. Jest dostępna na Atomie, ale naprawdę zastanowiłbym się, czy warto. Kupiłem te komiksy po obejrzeniu ekranizacji na Netflixie, która strasznie mi się spodobała. Natomiast niestety samymi komiksami trochę się rozczarowałem. Mam wrażenie, że ich fabuła w porównaniu do serialu jest strasznie spłycona. Charakter postaci został ledwo zarysowany. Ich motywacje nie są do końca jasne. Warstwa graficzna też nie do końca przypadła mi do gustu. To znaczy inaczej. Moim zdaniem warstwa graficzna nie jest uzasadnieniem dla zakupu tego konkretnego wydania. Ponieważ powiększony format niewiele wnosi do jej odbioru. I wyjątkiem są tylko okładki Jamesa Jena, które są w pierwszym tomie, w drugim tomie już ich nie ma. Tak naprawdę to ta edycja jest interesująca tylko z uwagi na naprawdę ogromną ilość dodatków. Ale jeżeli tego typu rzeczy Was nie interesują, to lepiej kupić polskie wydanie. I na koniec również dwa komiksy z Dark Horse: Cullen Bunn, Tyler Kroc, Harrow County. Libre Edition, tom drugi, tom trzeci. Tom pierwszy kupiłem kilka miesięcy temu na jakiejś promocji. I pamiętam, że odbiłem się od ilustracji. Kiedy pierwszy raz je zobaczyłem, pomyślałem sobie, kurde, co to jest? To wygląda jak jakieś czytanki dla dzieci. Nawet nie przeczytałem komiksu, odłożyłem go na półkę. Minęło pół roku i zrobiłem drugie podejście. I kurczę, wow! Jak to jest genialnie rysowane. Zastanawiałem się, skąd taka różnica w odbiorze. I doszedłem do wniosku, że wtedy, kiedy kupiłem pierwszy tom, musiałem mocno tkwić w takim klasycznym superhero. I po prostu po tych wszystkich spandeksach te ilustracje z Harrow County to był taki szok dla systemu. No, taką mam przynajmniej teorię.
Tom pierwszy przeczytałem i od razu zamówiłem dwójkę. 2 tygodnie później na Facebooku, dziękuję, Nick Jackolson, trafił się numer 3. Do pełni szczęścia brakuje mi 4. tomu zamykającego cały cykl. Historia jest świetna, wydanie jest przepiękne. Każdy tom zbiera 2 normalne albumy i do tego masę dodatków. Nie czytałem jeszcze 3. tomu, nawet go nie otworzę, nie chcę sobie przypadkiem czegoś zaspoilerować. Wszystkie części od Muchy są ciągle do kupienia. Polecam serię, dajcie jej szansę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy marcowe. Dla mnie był to bardzo udany miesiąc. W zasadzie o każdym z komiksów, które tutaj pokazałem, można by zrobić osobny filmik. Może coś wybiorę. Niestety na brak czasu ostatnio nie mogę narzekać. Dobrze, bądźcie zdrowi, siedźcie w domu, czytajcie komiksy. Do usłyszenia.